Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu z oprysku dzisiaj, tym razem przy pięknym zachodzie, no może jeszcze nie zachodzie, ale przy pięknym słońcu. Dzisiaj wykonujemy oprysk przeciw chwastom w pszenicy, przepraszam. Jest tam 9 maja, co prawda trochę późno, ale wcześniej to padało, to dużo takich spraw bieżących wypadło, ale dzisiaj już ruszamy z opryskiem. Jak widzimy, jest już, może nie, jeszcze nie za późno, ale już czas najwyższy pryskać. Może tam dalej przejdę, tutaj już pryskane, tam dalej. Czas najwyższy, tak jak mówiłem, pryskać. Już jak widzimy, już ziele ruszyło, więc ruszamy z opryskiem przeciw chwastom, a w najbliższym czasie może jeszcze pewnie od grzyba jeszcze się popryska za kilka dni. I to będzie tyle z naszej ochrony roślin. Pszenica, tak jak posiana, zwałowana, tak widzimy. Żadnego skracania i tym podobnych regulatorów, tylko herbicydy i fungicydy. Jak widzimy, ostatnio trochę popadało, więc jest wilgoć. Pszenica już ruszyła razem z chwastami. I tak na razie się zapowiadają nasze plony pszenicy. Trochę komary tną, więc była susza, trochę popadało, na razie ciepło, ale znowu ma padać, więc nawet dobrze, żeby ta wilgoć jednak w tym zbożu była, żeby nie było strat. Także tato pryska, ja jeszcze muszę zrobić uprawnienia, dopiero będę pryskał, a na razie się jakoś jeszcze nie czuję do pryskania. Nawet dobrze, lepiej żeby to robili starsi. Wiadomo, jak tutaj jest chemia, więc nie ma żartów. A opryskiwacz 600 litrów pojemności, lanca 15 metrów. Co prawda ścieżek nie ma, ale jakoś trzeba sobie radzić bez ścieżek. I tak to u nas wygląda. Może jeszcze trochę przyjdę, pokażę naszą plantację pszenicy ozimej. Nie pamiętam jaka odmiana, ale jak widzimy, zestaw całkiem ładny. Nie wiem jak to będzie pod słońce, pewnie będzie średnio to wyglądać. Nie wiem czy będziecie go widzieć, ciągnik, bo GoPro rybie oko te sprawy i rozmazuje obraz, ale już jak widzimy, chwasty już ruszyły, pszenica też już ruszyła. Niech rośnie, niech rośnie. Tak. O. Dobra, to by było na tyle. Do następnego vloga. Cześć.